Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, w sumie w ogóle w nowej serii z gry Frostpunk. Mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że mi się też będzie super grało. Nowy dom, Londyn, minus 30. Ja w sumie nie wiem, czy to jest Londyn tak do końca, bo tu jest napisane uchodźca z Londynu, więc to jest może gdzieś obok. Ja nie czytałem opisu tej gry tak naprawdę, po prostu wskakujemy i gramy. Wybierz scenariusz, co ja tu mogę zrobić. Nowy dom, to mnie raczej nie interesuje, w sensie tutaj odblokuję 20 dzień, to potem ustawienia, jeśli kogoś interesują. Grafika taka w 4K już mi to muliło, tu już nie było 60 klatek, tylko 40, także no, nieważne, nowy dom i zobaczymy, z czym to się je. Mam nadzieję, że ogarnę, samouczek chyba jest włączony, także coś mi tam wyjaśnią, bo nie lubię tak klikać, nie wiadomo co klikam, nie? Także please say it will be the best. Ale mam dzisiaj dobry... No, ale wczytuj się, grono. Kurde, na SSD-ku jesteś. Przecież to jest strategia. Strategia. No, no coś ala. Byłem w menu. Nie ma napisów, także... It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. They've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Whoa, hey. Klimatycznie mega. Serio, szukałem napisów, nie było, więc mam nadzieję, że mniej więcej ogarnęliście. Musimy przetrwać. Uciekliśmy z Londynu, przebyliśmy morze, by dotrzeć na zamarzniętą północ. Po drodze nasz konwój rozproszył się w śnieżycy. Na miejsce dobrana tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest opuszczony i zamarznięty na kość. Dlaczego? No, czy ktoś z naszych przetrwał śnieżycę, że są w okolicy inni ludzie? Cokolwiek zrobimy, spodziewamy się najgorszego. Świat, jaki znaleźliśmy, lekł w gruzach. Musimy przetrwać. Widzimy, słuchajcie, drugi raz to rozpoczynam, było cięcie oczywiście, ale za pierwszym razem tak jakby no, nie rozkminiłem tego, jak tak naprawdę co tu jest najważniejsze i to, że jednak dostać się po drewno, to w tym momencie nie to, co oni tu mówią, bo jak ja, to w sumie to też, ale słuchajcie, drewno też mega ważna rzecz, więc ja się muszę tam dostać i to też w miarę szybko, bo jeśli drewna nie będzie, to nie będzie nic, także masakra. Skrzyń z drewnem i stert stali, więc trzeba by było poszukać stos węgla, skrzynie z drewnem, sterta stali, pokażcie, skrzynie z drewnem. I jeśli te skrzynie z drewnem jeszcze by były blisko węgla, skrzynie z drewnem, nie no, po węgiel idziemy tu, a po skrzynie z drewnem idziemy tutaj, więc robimy tak, pokażcie droga, czemu nie, pokaż to odtąd. Tutaj.
wybudujcie tą drogę i druga odtąd tutaj. Więc jeśli to wybudujecie, będzie całkiem spoko i miejmy nadzieję, że to się uda. Przyspieszymy wam czas i zaczniecie zbierać to i to. Dobra, pyk. Pokaż. O, właśnie. Dawaj ich tu. 10. A ile mam w ogóle tak łącznie tych robotników wszystkich? Nie wiem, nieważne. Dajmy dalej. Niech no wiecie co, zbieranie drewna. O tym mi jakby gra za pierwszym razem nie powiedziała i potem wybudowałem chatę zbieraczy przy węglu, co było się okazało niepotrzebne. No tak czasem się zaczyna grę, że trzeba ją uruchomić ponownie i to jest jakby do węgla dawać ich tu w opór. W sumie tu też was dam w opór, bo niech każdy coś robi. I to będzie całkiem ok. Niezadowolenie z powodu braku schronienia. I jakby nie widzę lepszej możliwości rozpoczęcia tego. Jeszcze jest sterta stali. Czyli się ja tu dam pracowników. A tak for sure. Niech to idzie sobie zwykłą prędkością. Po co mi sterta stali? Nie... Mam nadzieję, że tego nie postawiłem. O właśnie. Mieszkańcy, pokaż. Nie, wypadł z tym. Drewno, zdrowie, drewno jest potrzebne, drewno. Widzicie, samo drewno. Jest stal potrzebna do... technologia, tu też stal. 5 stali, mam 10. O co tu chodzi? Laboratorium, w którym jest wszystko, czego inżynierowie potrzebują do projektowania budowli, opracowania technologii oraz ulepszeń. To by można było postawić, ale po kolei wszystko. Zapewnia więcej miejsca na wybrany rodzaj zasobu, węgiel, drewno. Dobra, okej, okay, ale... To jakby mnie w tym momencie nie jara. Zbudujcie mi drogę do tej sterty stali. To nie jest głupie, żeby jacyś kolejni mieszkańcy tutaj sobie się bawili. Proszę bardzo, bo drewno mam. A to co to jest? Rdzenie parowe. Wybieraj mi to 900. Gorzej, jak te zasoby wszystkie się wokół skończą, to wyście mi powiedzcie, co wtedy. Nie można tu budować jakby bez celu czegoś, bo wtedy to była... ogólnie masakra. Pokaż, brak schronienia. Ja wam zaraz schronię, wybuduję jakieś namiociki czy coś. Temperatura wyjściowa, nie ma nic innego. Są mieszkańcy. Te namioty można budować tutaj. Tak blisko tego. Blisko tego. I tutaj. Do tego drewna więcej jest max. O, i powinien być szczęśliwy z tego powodu, że wam namioty stawiam. 10 drewna. Im więcej, tym lepiej, nie? Ile mam tych mieszkańców? Chcę tu zobaczyć. Gdzie tu się widzi jakby ilość mieszkańców? Co przyszło? Okej. Okay. Generator. Pokaż mi. Poziom pary pierwszy. Czekajcie sobie, tylko tutaj przeczytam. Mam już imię tylko na szybciutko. Okej, okay, dobra. Generator ogrzewa okrągły obszar wokół siebie, zużywając co najmniej 6 jednostek węgla na godzinę. Zależy, który poziom pary mu uruchomię. Dobra, ale to chcecie, żebym już go uruchomił, czy co? Zgromadź trochę węgla, to gromadźcie, no. Jest okej, okay, tu wybudują te całe mieszkanka i inne rzeczy. Przyspieszymy to. Generator wam uruchomię. Bo już jest 19, to każdy szczęśliwy, nie? Brak schronienia, no ale to co, większość? Potrzeby mieszkańców, przecież surowa żywność, racje żywnościowe, rdzenie. Ja bym chciał zobaczyć tak naprawdę księga praw. Adaptacja, to może potem mi jakby pozwolą. O ty! Okej, okay, ale to na razie mi nic samouczek o tym nie mówił, także easy, gospodarka. Zużycie węgla minus 4 na dzień, zapas węgla wystarczy na 18 godzin, trochę słabo. Forza Horizon, Blizzard Mountain, świeżo zainteresowany, sprawdź, super. Status. Ale to weźmy się tak na chwilę, moment, zastanówmy, co tu jest tak potrzebne, żebym to przeżył, co tu jest? Jest 100 z węgla, mogliby zrobić też ścieżkę do tego, tutaj ile jest tego? 75. Zostało, tak? Rozumiem. Tu są skrzynie z węglem. Zróbmy drogę. A czemu tu nie mogę? Okej, okay, chyba jest
w miarę przyległa. Miejmy nadzieję, że to wybudują do tych skrzyń, będę miał dostęp, żeby na pewno sobie drewno zapewnić, wiecie? No bo już by było ciepło. Znaczy nie byłoby ciepło, bo tutaj jest drewno 6 na godzinę, 75 zostało, rozumiem, tak? Pokaż mi info. A nie wiem, czy dobrze to kminie, ale najprawdopodobniej tak. Tu mają namioty. Mieszkańcy 10 na 10. Nie ma drewna! Się skończyło, no dupa, no. Ktoś na pewno nie ma jeszcze spania, no. Czekajcie, zobaczymy. Tak, śpią na ziemi. Ile ich jest? No przykro mi bardzo, no. Co mam zrobić? Choroby, opieka medyczna. Co? Lecznicza. Lecznica. No wiemy, do czego służy lecznica. Nie będziemy tego czytać. Czy nie jestem zwolennikiem. Zdrowie, żywność, zasoby. Pokaż to, warsztat. Nie, ale mieszkańca. Zdrowie, lecznica. 25 drewna. Poraz medyczna z 5 łóżkami. Liczone są tu najbardziej pospolite dolegliwości. Ja bym to jakby zrobił. Mam nadzieję, że węgla wystarczy. Tak jest. Zapitalać, drewno zbierać. Tutaj też. Trzeba go powyzbierać ile się tylko da. Przyspieszcie mi to. O ty majster, co tu wyskoczyło. Brak kluczowych materiałów, jest coraz więcej chorych, ale brakuje materiałów do budowy lecznicy. Może krótki zryw wytężonej pracy pomógłby nam zebrać niezbędne surowce. Otwórz księgę praw. Zmiana awaryjna. Czasem musimy się skupić na powierzonym nam zadaniu kosztem wszystkiego innego, inaczej zginiemy. To prawie wejdzie w życie, nie będzie można wprowadzić następnego 18 godzin. No, ale to wiecie, to nie, że się wkurzycie, to jest sam początek, musimy przetrwać, więc musicie trochę więcej popracować, więc ja jestem za tym. Haruj, haruj, aż do śmierci. 24 godziny w pracy obłąd, ale taki już nasz los. No trudno, no tylko na sam początek, potem to prawo się zlikwiduje, wiecie? Także jeśli byście mogli, to zapitalać mi do pracy już w tym momencie. Zmiana awaryjna. Wzrośnie niezadowolenie. Zróbcie tą zmianę awaryjną. Przykro mi bardzo, ale trzeba to zrobić, wiecie? Bo tutaj też. Kurde, ale to niezadowolenie wzrosło. Ale to dobra, przyryzykowaliśmy raz. No trzeba niestety. Przykro mi bardzo. Dostaliście namioty? Mówi się dziękuję. Dajcie drewna, lecznicę sobie wybudujemy. O co chodzi? A, bezdomni, 40. Tutaj to jest napisane, jak jestem ślepy. Kółko budujemy, będzie ok. Ciekawe, jak się wybiera tutaj to, wiecie? Tutaj ten śnieg wokół. Szczerze? Nie mam pojęcia. Ale co to jest? Inżynierowie? Mogą tu pracować, rozumiem, tak? Hop. 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 Jak się obraca? Na tej zasadzie, dobra. 250, ale to tam leci. Mógłbym wam wyłączyć już tą zmianę awaryjną, tak a propos. O, stal też byście mogli ktoś zbierać. Okej, drewno będzie. Węgiel się skończy. Pokażcie mi, czy gdzie tu... A to co to jest? Złoże węgla. Zbuduj kopalnię, żeby pozyskiwać. Aha, i wtedy będzie najprawdopodobniej nieograniczone. No może nie tyle, co nieograniczone. Ale trzeba to tak przekombinować, żeby mi na pewno nie zabrakło. Co się stało? A czemu? Weźcie mi to wyłączcie. Przecież jest dzień. A tu zadanie się przynajmniej wykona. Skrzynie z drewnem, zasoby wyczerpane. No niemiło. Generator promieniuje kojącym ciepłem, ale nie powinniśmy spoczywać teraz na laurach. Jeśli generator padnie, wszyscy zginiemy. Dbaj o dostateczny zapas węgla. Pora zająć się żywnością. Miasto nie przetrwa, jeśli umrzemy z głodu. Zapewnij stały dostęp do surowej żywności i wybuduj kuchnię, by móc przygotować posiłki. O ty da fuck. Kuchnia. Wszyscy sobie wymyślili teraz. A chata myśliwych?
No ja nie wiem, czy to jest takie mądre tutaj budować kuchnię. I chata myśliwych. Myśliwy ruszają stąd każdej nocy poza granicę miasta, aby tropić zwierzę. Starczają do 15... O dobra, no to... No to... Szczerze nie wiem, no to budujemy, no. Niech się dzieje. Żarcie, 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 żarcie. Księga praw, 2 godziny, dobra. Okidoki. Wyczerpali. Skrzynie wyczerpali. Tutaj jest 15, to niech zbierają. Węgiel też zbierają. Dobra, może byśmy im odpalili generator. Macie. Co byście przeżyli mi tak trochę tego generatora. A zmianę tu odpaliłem długą, niestety przykro mi bardzo z tego powodu. Ale musi tak być. Lecznica jest. Zadbaj o zapas surowców, buduj chatę myśliwych lub cieplarnię. A skąd ja ci cieplarnię wezmę? Stary, tu nie ma... Ja w ogóle chatę myśliwych razy 2 wybudował. Tak żarcia braknie. Barak zbieraczy, skład zasobów. Dobra, to nie technologia. To trzeba zrobić. Czego mi brakuje? Stali, drewna mi brakuje. Zbieracie? Jest zmiana awaryjna na tym, czy nie? Nie ma. Ludzie z naszego konwoju. Skoro mamy już podstawowe zasoby, możemy spróbować uratować ludzi, którzy zostali po drodze. Zbuduj balon obserwacyjny, wyślij zwiadowców na Frostland i uratuj tylu ocalałych z ekspedycji, ilu zdołasz. Będziesz potrzebować warsztatu, żeby opracować plany bardziej zaawansowanych obiektów. Taki też miałem plan, samouczek mi tego nie musiał mówić, sam bym to ogarnął, ale fajna gra, podoba mi się. Nie powiem. Wybuduj warsztat, zbuduj balon, uratuj pozostałych członków ekspedycji. Można wprowadzić nowe prawo, ale tego w tym momencie nie chcę robić. Idzie nam całkiem, całkiem dobrze. Zapiszemy tutaj grę. Zapis. Pierwszy odcinek. Zapisz. Mam nadzieję, że wystarczająco długi. Ja to w sumie 2 razy szedłem, więc tak naprawdę mam trochę zaburzony podział. Nie wiem, ile wyszedł, ale mam nadzieję, że mi się podobało, że zostawicie łapę w opisie. Macie wszystko. Jeśli nie macie konta na YouTubach, załóżcie, będziecie mogli zasubskrybować. I to tyle. Trzymajcie się, miłego dnia. Kolejny odcinek już wkrótce. Cześć!